Czasy, gdy letnią przerwę w rozgrywkach nazywano sezonem ogórkowym, to już przeszłość. Bo przecież nawet najlepsze warzywa nie kosztują tyle, co gracze, o których było w lipcu najgłośniej. Zarobiliśmy 20 milionów na kapustce, ale po prostu zrozumieli... 20 milionów! Przepraszam! Emocji na rynku transferowym było więcej niż kiedykolwiek. Sumy wręcz zawrotne. I to nie, tak jak zazwyczaj, tylko na rynkach zagranicznych. Teraz Polska. Hasło z Mistrzostw Europy udało się przenieść także do świata piłkarskich finansów. Czas najwyższy, żebyśmy właśnie takie stawki egzekwowali, bo my tak zawsze tacy dobrzowikowie byliśmy, puszczaliśmy piłkarzy za 1 000 000 euro i myśleliśmy, że zrobiliśmy dobry interes. No, pokazują Serbowie, Chorwaci, że Czesi, Słowacy, że gdzieś 5 milionów euro jest jakaś kwota, którą zawsze mówią. Myślę, że to nie jest proces, który teraz trwa. Myślę, że te mistrzostwa jak gdyby spięły te transfery, a oni od dawna byli obserwowani, ale widzimy, co robi turniej, reklama i myślę, że tutaj trener Nawałka, właśnie Lewandowski, Krychowiak, także ta marka nasza rośnie i musimy, no pracujemy nad tym, żeby trochę klubowo to podreperować, ale myślę, że coś się ruszyło. Ruszyło i to z piskiem opon. W 10 najwyższych transferów w historii polskiej piłki utrzymało się tego lata tylko 5 piłkarzy z wcześniejszych notowań, a grającego już od paru lat w golfa, a nie w piłkę Jerzego Dudka, zepchnęli aż na 5 miejsce Krychowiak, Milik, Zieliński i Glik. Ponad 5 milionów euro, za które Warszawę na turecki Trabzon zamienił Adrian Mierzejewski, to nadal rekord z Ligi Polskiej, ale wygląda na to, że już niedługo. Ci, co poszli do innych krajów czy do innych klubów, no potwierdzili te swoje umiejętności. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma. Sukces na Euro spowodował niewątpliwie wzrost zainteresowania. Co za tym idzie, wzrost taki czysto ekonomiczny. Piłkarze są coraz więcej warci. Tyle się płaci w Europie za piłkarzy. I teraz pytanie tylko, jakich piłkarzy ma reprezentacja Polski. Reprezentacja Polski grała bardzo dobrze, w związku z czym ci piłkarze doszli do cen, jakie są standardem w Europie. 4 najwyższe transfery Polaków to umowy między klubami zachodnimi, ale przecież część tych pieniędzy trafi do Polski. Rozwój Katowice za wyszkolenie Arkadiusza Milika otrzyma ponad 2,5 miliona złotych. Kto by o tym pomyślał, patrząc jak męczył się młodziutki napastnik Górnika, czekając na pierwszego gola w Ekstraklasie. Zanim Milik wykorzystał tego karnego w meczu z Koroną, głośno narzekali na niego nawet kibice Górnika. Nawałka mu jednak ufał i dawał kolejne szanse, a teraz znów ma zasługi w kolejnym jego transferze. Nawałka rozkręcił tą karuzelę transferową dobrym wynikiem i dobrą grą na Euro. Ajax potwierdził, że za Milika otrzyma od Napoli 32 miliony euro, czyli 5 więcej niż 5 lat wcześniej za samego Luisa Suareza. Bo ceny na zachodnich rynkach rosną w zastraszającym tempie, a kluby z Premier League płacą najlepiej i napędzają rywali z innych lig. Najlepszym przykładem transferowa saga Paula Pogby, który ma przenieść się z Turynu do Manchesteru za 120 milionów euro. Juve może pozwolić sobie na Higuaina za 90 milionów, a opuszczone przez Argentyńczyka Napoli płaci krocie Ajaxowi. Trzeba sprawdzić, ile taki klub zarobi po przyjściu takiego piłkarza, a nie ile na niego wydaje, bo myślę, że to nie jest niezbilansowane i na pewno te kluby nie dokładają do tego, że grają na tak wysokim poziomie. Trzeba wreszcie się cieszyć, że kupują polskie, z nazwiskami polskich zawodników koszulki, że się kupuje i to fajnie, i oby takich zawodników było jak najwięcej. Dobre występy w zachodnich ligach Lewandowskiego, Krychowiaka i Glika, uwielbianych przez kibiców, pomagają dobrze sprzedać piłkarzy z Ligi Polskiej. Jest to złożony i trudny proces, tak? Na pewno widzimy większą ilość skautów, większą ilość dyrektorów sportowych z zachodnich klubów, ponieważ patrzą na młodych polskich zawodników i patrzą jako na potencjalnych, nie wiem, następnych Lewandowskich, Krychowiaków, czy Milików, czy Glików, tak? Nigdy za kilka milionów euro nie chciał odejść do Anglii Marek Citko z Widzewa i dużo kosztowało to zarówno Citkę, potem kontuzjowanego, jak i klub. Dziś sprzedawać trzeba, zwłaszcza gdy światowy kryzys futbol omija szerokim łukiem, a pieniędzy na rynku jest więcej niż dobrych piłkarzy.